Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj jedziemy do kolejnej budy, czyli do kolejnego food trucka, który nazywa się Viking. Viking. Takie polskie żarcie, wiadomo, jak polskie żarcie prowadzone przez Polaka. Sprzedaje tam kebaby kurczakowe, hot dogi i burgery. Także jedziemy sprawdzić. Poleciła mi to moja koleżanka z Hiszpanii, Aga, pozdrawiam. Nie wiem, czy ona tam była, ale poleciła. Może to znajomi, może nie wiem. Także idziemy spróbować. Jak tylko Aga, dużo osób polecało. No, kilka osób mi tam pisało właśnie, żeby to tutaj z tego kręgu, nie? Bo jesteśmy lokalni, także no, powiem wam, szykujemy się do Zanzibaru w tej chwili. Nie ma czasu nagrywać, nie ma czasu kompletnie nagrywać jakichś restauracji. Także no, jedziemy zjeść lokalnie dzisiaj do burgerowni. Burgerowni? Do kebabowni? Vikinga. Do Vikinga, tak. Jedziemy zjeść. Dzień dobry. Co macie dobrego? Wszystko. To poproszę wszystko. Ten Viking Burger. No. Różni się tylko plastrem sera, chili i boczkiem. I sos whisky jest tam. No. To Viking Burger na pewno. Chicken kebab na pewno. Hot dog na pewno. Do piekanki robicie? Nie. No. I co jeszcze? Zabrałeś? Jednego burgera, jednego hot doga i... Chcesz chicken wrapa? I chicken wrapa. Jesteśmy w Vikingu, Ania i Grzesiek nam szykują tutaj swoje pyszności. Dobra, wjeżdża burger, wygląda naprawdę zacnie. Zobaczcie na tą grubość. Jest sałata, mamy tak. Co to jest? To jest ser, chili halloumi. Oj, to będzie ci smakować chyba. Wielkość tego burgera, w porównaniu do mojej głowy, no jest po prostu wielki. Boję się, że to będzie zamłuczenie, ale... Dobra, zmiażdżymy. O Jezu, zobacz. Jest soczyste. Serwetka. Nie dogryzłem się jeszcze do mięsa, ale to już mogę powiedzieć, świeże warzywa, zajebisty pomidor. I to nie jest jakiś gówniany marketowy, jest naprawdę fajnie. Sosy są pyszne. Nie jest to jeszcze spicy, ale się jeszcze nie dogryzłem do mięsa i tego spicy halloumi. Ale powiem ci, że morda się uśmiecha na takie coś. Duża porcja. Wgryzłem się już do tego mięsa. Fajne, soczyste. Nie jest to pasztet. Powiem ci, że lepszy burger niż jedliśmy tutaj Bolsol, w tej najlepszej burgerowni. Tym, co to było? Burger and sauce. To jest lepsze. To jest bardziej mięsiste. Dużo jest warzyw. Ten pomidor, czerwona cebulka. Fajnie, ten ser. Jeszcze jak ten ser? No właśnie, kurde nie. Powiem ci, że jest tyle tego mięcha, że sera nie czuć. Muszę dokopać się do sera. O wow. Wiesz co? Ty musisz to spróbować, bo tu jest fajny halloumi, który skrzypi w zębach. Wow. Bułki jest trochę za dużo, moim zdaniem, ale inaczej ona by nie trzymała tego wszystkiego. Rewelka. Rewelacyjne danie. Powiem wam szczerze, ja byłem tak sceptycznie nastawiony do burgera, w ogóle burgera. No przejechałem się już tyle razy, że powiedziałem, że nie mam ochoty na burgera, a ten świetny, fajnie kopie. Powiem ci, ten halloumi naprawdę, naprawdę smali. Jest dobre. To jest dobry burger. Nie wiem, ile to kosztuje, około 10 funtów, ale rewelka. Naprawdę rewelacja. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Dużo mięsa, dużo warzyw. Naładowany ten burger jest. Widać, że nie jest to sieciówka. Fajnie doprawione mięsko. Ten halloumi naprawdę fajnie gryzie, fajnie kopie. Kurde, no. Nie spodziewałem się. Powiem ci, że jestem mile zaskoczony. Naprawdę zajebisty burger. Ja tu będę przyjeżdżał. No. Powiedzieć takie śniadanie, jak się nie chce nic gotować, śniadanie, obiad, rewelka. Mały, powiedziałeś, że to jest? To jest standardowy. Aha, okay. Standardowy, a to jest ten. Jeszcze wrap. Jeszcze. A to jest hot dog. Moi drodzy, wjechał hot dog. Wiadomo, prażona cebulka kupna, której nie lubię, ale podają tak, więc tak testuję. Tak samo zrobiłem w Big Bulle. Jest ogórek. Jest kiełbaska. Powiem ci, ta kiełbaska, ona wygląda na... Zacnie wygląda kiełbaska. Bardzo dobrą, no. No.
Nie wyprzedzaj mnie moich opinii. Wygląda bardzo nie wyprzedzaj, dobrze. Bo będzie, że ja kopiuję ciebie, a ja chcę powiedzieć, że wygląda na dobrze. Bułki mają z polskiej piekarni. To widać. To nie jest marketowa. Znowu ona fajnie chrupi. Wygląda naprawdę zacnie. Ta kiełbasa może być dobra. Cebulka. Już mam cebulkę na ten. Cebulka smażona. Ketchup, musztarda, ogórek. Jedziemy. Dobra, naprawdę dobra kiełbasa. Musztarda fajnie gryzie. Chyba musztarda francuska. Nie wiem, nie znam się. Cebulka. Ja ci powiem tak. Troszeczkę ta bułka jest sucha. Ja bym dodał tutaj troszkę więcej sosów, ewentualnie troszkę więcej cebuli, żeby to jakoś tam się komponowało, ale jest powiem wam, wgryzłem się po raz drugi. Wyciekło mi trochę tego ketchupu. Kiełbasa jest naprawdę, naprawdę fajna. Ale kurde. Dobre, ale troszkę za suche, jak dla mnie. Nawet tu dalej, jak się gryzłeś. Nawet tu dalej widać więcej tej buły niż, niż no tych dodatków. Spora buła, nie? Dodałbym jeszcze tu troszeczkę tej cebulki smażonej. Cebulka smażona nie kosztuje tak dużo, a na pewno by to zmieniło strukturę tej bułki. Nie jest to złe. Ona nie zabłucza, bo to jest polska bułka z polskiej piekarni, która nie jest jakaś taka gumowa. To jest wszystko takie puchate, kruche z zewnątrz. No co, też na plus. Też na plus, troszkę więcej sosów, ewentualnie troszkę więcej smażonej cebulki, będzie to puste. I też taki właśnie tip dla ciebie, nie? Że następnym razem jak to przejedziesz, bo już widzę po tobie, że na pewno przejedziesz, to po prostu jak będziesz brał hot doga czy coś innego, poproszę więcej cebulki. Poprosisz więcej cebulki. Bo jest, kiełbasa jest jest dobrej jakości, ogórki są świetne, ta musztarda, ketchup też nie jest byle gówno, byle, jak to było, co to było za ketchup? Krzepki Radek, Krzepki Radzio. Coś takiego. Nie wiem, miałem spróbować w Polsce i zapomniałem. Dobre to jest. Dobre to jest. Też na to będę przyjeżdżał. Idziemy po następnym. Kebabisz. Zapakować to? Nie, to będę jadł. No to skończę. To się nie wygląda. Dobra. Wjechał kebab. Wow. Zobaczcie na to. I to jest właśnie ta buła, o której ja mówiłem, że którą piekliśmy kiedyś w piekarni. Bo to są takie polskie kebaby. To są polskie, tak. To właśnie tak było, chyba dalej tak jest, nie? To jest, piecze się taki placek okrągły i dzieli się go na cztery i to właśnie jest taki kawał kebaba. Widzę, że tutaj mają jakieś kraftowe sosy. Czy oni te sosy robią sami? O. Wiesz co czuję w tym sosie? Nie wiem, czy zgadnę, ale czuję... mango. Czy się spytaj? Nie, najpierw zjem, ale potem ten. Dobra, innego. Mamy tutaj właśnie ten sos. Chili mango, moim zdaniem. Zaraz się zapytam. Kopię ładnie. Bardzo ładnie kopię. Feta, cebulka, feta, ogórek zwykły. Feta to taki polski dodatek bardzo, nie? No ale jesteśmy u Polaków. Bardziej grecki, ale... No ale nie, jako do... Feta, cebula czerwona. Papryczka, nie papryczka, pomidorek i kurczak. Pusta czerwona jeszcze jest. Wow. Kurde, powiem wam tak. Kurczak jest marynowany, jest kruchutki, jest soczysty. Fajnie kąsa, to jest pyszne. Nie ma tu tak dużo mięsa jak w Big Bulle, ale to mięso jest lepsze. Oh. O niebo lepsze. Powiem ci, ten sos, i to wszystko się tak fajnie komponuje. Wow. Jeżeli chcecie spicy kebaba, to jest miejsce, żeby przyjść, bo to jest naprawdę dobre. Samo to mięso, naprawdę, naprawdę dobre. Buła. To jest taka buła, którą ja piekłem kiedyś w piekarni i to jest to samo. Dobre to jest. To jest dobre. Jest to mokre. Tych papryczek jest trochę, ogórków jest trochę. O, mięso jest, ale z drugiej strony. Ze złej strony kopałem. Zobaczcie. Jest tego mięsa naprawdę do samego końca. Pyszny kurczak. Pyszny kurczak. Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobre. I tak palące. Rewelacja.
Powiem ci, ten kebab to jest mistrzostwo świata. Lepszy od Big Buły. Big Buła ma knyszę, a to jest taki polski kebab. Spolszczony, no wiadomo, kebab. To jest spolszczona wersja kebaba. I powiem wam, że to jest jeden z lepszych kebabów polskich, jaki jadłem. Bo to mięso jest naprawdę, naprawdę fajne. Ciekawy jestem, jak oni by zrobili właśnie takiego mix kebaba z baraniną na przykład. Bo tutaj baranina w Anglii jest bardzo popularna. Jest jej mnóstwo. Rewelka, powiem ci, rewelka. Pyszne mięso. Pyszne mięso. Bułka nie rozmokła? No ta bułka trzyma to wszystko w kupie. Ona jest krucha. Ona wygląda na twardą, ale zobaczcie, ona się urywa jak bułka taka, maślana. Fajnie chrupie. Dezintegruje się w gębie od razu po ugryzieniu. Nie przeszkadza w ogóle w kebabie. No rewelka, powiem ci, szok. Bardzo dobre. Bardzo dobry kebab. Mamy rapa. Z kurczaczkiem. Pan powiedział, złap za cycka. Jola uciekła. Nie wiem czemu. No i mamy rapa. Jest to cieplutkie. Tudzież gorące, bym powiedział. To jest naprawdę fajnie zgrillowane. To jest cieplutkie. Zobaczcie na to. Dobra. Żeby nie było, że taką wielką papę mam. Okay. Czemu ja wcześniej tu nie przyjechałem? A mówiła Agnieszka, a mówili inni? No mówili, ale ja nie jestem... A, no to powiedz historię, dlaczego nie przyjechałeś wcześniej, no bo próbowaliśmy kilka razy. Historia taka, że Agnieszka mi to poleciła, Konrad mnie odznaczył i raz, nie miałem czasu, dwa, jak już miałem podjechać, to zadzwoniłem i byli wyprzedani. Nie dziwię się, bo to jest naprawdę, naprawdę pyszne. To tak kąsa, jak ja lubię. Fajnie napakowany. Mięso jest to samo co w kebabie, wiadomo. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Fajne sosy, kapustka, cebulka, pomidorek. Kurde, to takie coś, jak będę jechał do pracy, zajadę sobie w tyrymole i jestem naładowany na cały dzień. Także jeżeli chodzi o to, to w porównaniu to do kebaba, tu jest dużo więcej mięsa, no ale wiadomo, w kebabie no, trzeba wypełnić tą dziurę, wiadomo, to się rozkłada ten chlebek i tu jest dużo, dużo mięsa. Dużo mniej warzyw i powiem ci, to jest świetne. Taka przekąska, żeby przed pracą sobie ciamknąć. Przekąska czy obiad? Najadłeś się czy nie? Ja bym się dwoma tak. Dwoma tak. Rebelka. I te sosy, ja pierdzielę. Rewelacja. Dziwię się, że tu nie ma kolejek. Naprawdę. No, ja tak patrzę na ciebie i też się dziwię, ale też myślę, lokalizacja, brak reklamy. Nie widać tego z drogi. Gdybym nie miał dokładnego adresu, to bym przejechał dalej i bym tego nie widział. A kurde, dobrą robotę. Oj, papryczka wleciała. Świetne to jest, naprawdę, naprawdę świetne. Okej, okay, próbuj. No i co o tym myślisz? Kopię. Jola nie chce, żeby ją pokazywać, więc... No powiem ci, bardzo dobre. Bardzo, bardzo dużo mięsa. Dużo mniej sałaty, jak w tamtym kebabie, to jest pierwsze, które próbuję, bo jednak dla mnie trochę za wcześnie na takie jedzenie, ale przepyszne to jest. Powiem tak, jestem w szoku, nie dowierzałem, cały czas byłem sceptyczny. Wyszło bardzo dobrze. Wyszło bardzo dobrze. Jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, że tu nie ma kolejek. Będę tu przyjeżdżał. Za to wszystko zapłaciłem 34 funty. Jestem znowu najedzony. Wiadomo, wiozę resztę do domu, żeby zjeść na kolację. Polecam. Powiem ci, polecam, bo wszystko jest świeże, wszystko jest zrobione przez nich. Mi się wydaje, że to jest trochę więcej smaku. Troszkę więcej smaku? Jeżeli chodzi o tego kurczaka, on był rewelacyjny, on był zupełnie inny. I ten sos mango z chili, ja pierdzielę, to jest po prostu ewenement. No i to jest ich sos, Ania. To jest ich sos, Ania robi sos, sama to sobie wymyśliła i powiem wam, że ja uwielbiam mango, jak ktoś nie lubi, to wiadomo, nie będzie smakować, ale ten sos jest pyszny, ten kurczak w tej marynacie naprawdę oddaje smak, on nie jest suchy, on nie jest jakiś tam kurczakowy, on ma smak, kopie chili, jest to naprawdę dobre, kurde. Taka perełka. Powiem ci, no, jestem w szoku, że coś takiego jest tutaj koło mnie, 5 minut away i... Ty o tym nie wiedziałeś. Ja o tym nie wiedziałem. Ten minus mają, że się mało reklamują gdziekolwiek.
nie są widoczni i może dlatego tutaj nie ma ludzi, bo gdyby przyszło, nie wiem, 10 osób i to zasmakowało, to przyszłoby kolejnych 50 osób, bo jest to naprawdę, naprawdę dobre. Powiem tak, 9 na 10. 9 na 10 tylko dlatego, że ten hot dog mógł być trochę lepszy, mógł być mniej suchy. Nie to, że on był suchy, nie wiadomo jak, ale to otoczenie tej kiełbaski troszeczkę więcej i to będzie rewelacyjne. Także, nie wiem, no ja zapraszam, ja polecam. Bardzo dobre miejsce na polskiego kebaba i hot doga, i rapa, i burgera. Także zapraszam. Dzięki za oglądanie. Nara.